i już chwila techniki. To są nasi najmłodsi adepci. Miejmy nadzieję, że za kilka lat będą godnie tak jak bracia Jabłońscy, Andrzej Głod, Radosław Suszkowski, Katarzyna Krawczyk i wielu innych zawodników będą prezentować barwę naszego klubu w najważniejszych imprezach i powiększą dorobek medalowy. W tym roku Klaudia Klem, wywalczając brązowy medal na Mistrzostwach Europy, wywalczyła 30 medal w Mistrzostwach Świata Europy dla cementu Gryfachem. Zapasy są przestronne. Sporty rozwijają wszystkie cechy, zawodnicy na co dzień trenują akrobatykę, gimnastykę, siłę, biegi, pływają, bardzo dobrze w piłkę nożną grają. I teraz już starsi zawodnicy, juniorzy, reprezentanci Polski, ze względu na taką powierzchnię, jaką mamy, mogą wystąpić tylko ta garstka tych najlepszych. Dzisiaj ci zawodnicy zaprezentują przekrój tego, który na co dzień robią w mikrocyklach treningowych. Podłoże też jest nietypowe, mata nasza zapaśnica jest bardziej miękka, ale tak jak mówiłem, wtedy zawodnicy poradzą sobie. I już prezentacja. Tak zwane salto do tyłu. Zawodnicy kończą już sezon. Jeszcze pozostała im to jedna impreza w grudniu i był to kolejny udany sezon dla naszego klubu. W Mistrzostwach Polski zdobyliśmy 42 medale w tym roku. 8 dziewczyn naszych w tym roku reprezentowało barwy naszego kraju, Mistrzostwa Świata i Europy. Największy sukces osiągnęła Klaudia Klem, zdobywając brązowy medal Mistrzostwa Europy. Kilka zawodniczek było bardzo blisko medalu, zajmując 5 miejsca. Salto do tyłu. Spokojnie w każdych warunkach mogą to zawodnicy zrobić, na co dzień to wielokrotnie powtarzają. W tej grupie jest zawodnik z napisem nazwisko Marcin Babiej. W ubiegłym roku reprezentował nasz kraj w Mistrzostwach Europy. Właśnie to jest ten zawodnik mistrzowski. Trenerem głównym naszego klubu w zapasach stylu fizycznym chłopców jest niż świata, niż Europy, który tutaj razem z trenerem Andrzejem Głąbem przygotowują i są tutaj z nami jak zawsze ze swoimi zawodnikami. Tak zwany, popularnie zwany przez zapaśników czołg. Aby przygotować ich do walki, muszą wykonać wiele elementów gimnastyki, akrobatyki. To są wasze ćwiczenia przygotowawcze i już wykonany rzut. Rzut przez biodro. Tak zwany odwrotny pas i w czerwonym kostiumie Grzegorz Matysek, brązowy medalista w Mistrzostw Polski i
Sewerin Kowali. Wygłodowiony jest Papuchary Polski. Obaj są również w kadrze Polski. Rzut przez ramię, bardzo popularny rzut w zapasach.